myślę, że no, było blisko, no, do czerwonej kartki od Lanickiego, no walczyliśmy jak równy pretendentem do awansu. No dokładnie. Przewidzieliśmy taki scenariusz, że tak będzie wyglądało to spotkanie, że będzie to mecz walki, że będzie sporo przypadkowości, że będzie sporo kiksów i trzeba będzie gdzieś tam na każdą piłkę mocno być skoncentrowanym. Tak jak powiedziałeś, no, dla nas ten mecz miał zdecydowanie dwie fazy, do czerwonej kartki i po czerwonej kartce. Do momentu czerwonej kartki uważam, że udawało nam się w miarę skutecznie kontrolować przeciwnika. I szukać gdzieś tam swoich szans w ofensywie. No, po czerwonej kartce no, troszeczkę brakowało nam tego jednego człowieka, szczególnie w środku. Drużyna rywala nakręcała się z minuty na minutę. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Dobrze go obroniliśmy, ale zabrakło krycia na przedpolu. Zawodnik uderzył, także nie do wyjęcia, bramkarz nasz, można powiedzieć, bez szans. Mam pretensje na pewno do drużyny o stratę drugiej bramki, bo na pewno mogliśmy jej uniknąć. To nieporozumienie Adasia Wilkucia z Patrykiem Brzozowskim. Dostajemy 2-0 i tak naprawdę jest po spotkaniu. No nic, zostaje nam tylko pogratulować przeciwnikowi, który był dzisiaj od nas lepszy. I my musimy się koncentrować na następnym spotkaniu. Za tydzień w piątek z Unią Janikowo i musimy szukać swoich punktów. Dziękuję.